Moi kochani, witam Was na moim kanale w pierwszym odcinku Wyzwania Dziesięcioleci. Jest 1 grudnia i tak sobie pomyślałam, że będzie to dobra okazja, żeby zacząć to wyzwanie. Nie ukrywam, że nie mogłam się już doczekać, bo naprawdę długo siedziałam na tym sejwie, zanim zaczęłam nagrywać. Jeszcze do wczoraj dopracowywałam różne szczegóły tego wyzwania i tego, jak tutaj to będzie wyglądało. I mam naprawdę nadzieję, że Wam się to wyzwanie w moim wykonaniu spodoba. Powiem Wam, że widziałam w wielu wersjach to wyzwanie u innych simstuberów, simstuberek w szczególności, tak? Bo wydaje mi się, że więcej kobiet jednak robi to wyzwanie, no ale to nie ma akurat znaczenia. I powiem Wam, że tak niesamowicie wkręciłam się w to przez samo oglądanie, tak? Bo to wyzwanie jest nie dość, że ciekawe, nie dość, że naprawdę jest takie wciągające, bo z dekady na dekadę zmieniają się w zasadzie zasady, obyczaje simów, przede wszystkim moda, co po prostu to jest chyba taki główny punkt, który mnie najbardziej wciągnął i zainteresował, bo tyle, ile modów jest takich właśnie staroświeckich, w dobrym słowa tego, znaczeniu tego słowa oczywiście, to naprawdę głowa mała. Można się w tym zatracić i ja się troszeczkę zatraciłam, bo chciałam tutaj jak najbardziej oddać klimat tamtych czasów. I no, bardzo się cieszę, ale też trochę denerwuję tym pierwszym odcinkiem, bo naprawdę chciałabym, żeby to wyszło fajnie. Żeby to nie było na zasadzie tylko takiego odklepywania zasad, tylko żeby to była również historia. Żeby ci simowie tworzyli taką, no właśnie, rodzinną, wielopokoleniową historię. Żeby tu się wydarzały różne dramy czasami, żeby coś się działo. Mam pewne pomysły, coś na pewno na bieżąco też mi się w głowie urodzi. Powiem Wam, jak będzie wyglądał ten odcinek. Na pewno będzie dużo gadania z mojej strony, bo to jest odcinek wprowadzający, pierwszy taki odcinek. Więc pierwsze co, to chciałabym przypomnieć zasady tego pierwszego pokolenia. Mamy rok 1890, więc od razu przejdę do tych zasad, żeby już nie zanudzać i oczywiście też link wyzwania w opisie dla tych, co jeszcze go może nie znają. Chociaż myślę, że większość zna, ale jak ktoś nie zna, to dla ciekawostki po prostu. Okej, w takim razie czytam zasady. Rok 1890. Simowie mogą brać śluby tylko z innymi simami ze swojej grupy etnicznej. Można brać śluby tylko z simami o przeciwnej płci. Toalety znajdują się poza domem. W domach nie ma elektryczności, czyli trzeba używać tylko świec i latarni. Nie można korzystać z opcji bara-bara, tylko i wyłącznie staramy się o dziecko. Urodzone simki mogą mieć jedynie bonus z cechy kreatywna. Kobiety dbają o dzieci i schludny dom. Mogą też zajmować się ogrodem. Dziewczyny mogą wyprowadzić się z domu dopiero kiedy wezmą ślub. Dziedziczyć mogą tylko mężczyźni. Jeśli brak męskiego potomka, dziedziczy mąż simki. Samotna simka nie może dziedziczyć. No to jest logiczne. Tylko drewniane meble, brak kołdry i kosów, staroświecka kuchenka i lodówka, brak pryszniców, jedynie wanny, brak miejsca pracy. Simowie utrzymują się z tego, co złowią, wytworzą z drewna, zbiorą z ogrodu i no, wszystko, co wyjdzie spod ich ręki, to z tego się utrzymują. Należy już teraz przyłożyć się do ogrodnictwa, bo w 1910 roku trzeba mieć krowokwiat. To jest związane z tym, że mężczyźni będą szli na wojnę. I tak, to są te takie najbardziej główne, no w sumie to wszystkie chyba wymieniłam te zasady, tak mi się wydaje. To jest pierwszy punkt programu na dzisiaj. W dalszej kolejności chciałam powiedzieć, jak to u mnie wyglądało. Ja tutaj ustawiłam tego save'a w Glimmerbrooku. I mamy zimę, mamy simową zimę i tak mnie cieszy, że mam tutaj prawdziwą śnieżycę teraz, bo to tak fajnie się komponuje z tymi drewnianymi domami, no naprawdę tak fajnie oddaje klimat.
I tak, jesteśmy w Glimmerbrooku, też dlatego, że jest to dość taka mała mapa. Tutaj jest mało parceli, mało placówek i łatwiej po prostu będzie mi się tutaj grało. Takie, to będzie sprawiać wrażenie takiego osiedla znajomych. I również pousuwałam wszystkie parcele z innych światów. Totalnie wszystkie. Wszystkie mieszkania pousuwałam, wszystkie domy pousuwałam. A nie, przepraszam, nie pousuwałam, co ja gadam? Wyprowadziłam po prostu, wyprowadziłam z mieszkań i z domów wszystkich Simów ze wszystkich światów. Ale powiem wam, że jak tutaj wchodziłam na tego save'a, to dalej tu jakieś NPC mi łażą. Będę jej ignorować po prostu. Nie będę mieć z nimi kontaktu, tak samo będę ignorować zazwyczaj powiadomienia z telefonu komórkowego, no bo no wiadomo, nie? Niestety chyba nie ma takiej możliwości, żeby deaktywować telefon komórkowy, przynajmniej ja nic o tym nie wiem. tak, to właśnie z takich rzeczy. Chciałam wam powiedzieć, pochwalić się trochę sama przed sobą, że dom, w którym mieszkają moi główni bohaterowie, tutaj są trzy rodziny na tej mapie, zaraz wam ich przedstawię. Jednak rodziną, którą ja będę grała i która będzie tym pokoleniem oryginalnym, tak, przedstawicielami tego pokolenia, tego roku 1890, będą państwo Bennet. To jest młode małżeństwo. Zaraz przeczytam wam opis tych wszystkich rodzin, bo ja tych wszystkich Simów tworzyłam sama i wymyślałam im też pokrótce jakąś tam mniej więcej zarys, może nie historii, ale opisu tej rodziny. Właśnie coś takiego. No i też cechy tych Simów chciałam ustawić tak, żeby pasowały do tych historii, bo ja bym chciała, żeby oni się wszyscy znali, żeby mieli ze sobą relacje, różne, lepsze lub gorsze, to się jeszcze okaże. Mam parę pomysłów, myślę, że jeszcze wszystkich nie mam, ale już jakieś tam zalążki mam w głowie. Także stworzyłam im właśnie takie historie i ten dom, w którym Bennetowie mieszkają, stworzyłam sama. Od podstaw. Tak, jestem z siebie dumna. Może brzmi to na przechwałki, ale czasami trzeba się pochwalić, bo ja generalnie domów nie potrafię budować. Ja to zawsze powtarzam. Ja umiem je meblować i uwielbiam je meblować. Uwielbiam dekorować domy. Natomiast jeśli chodzi o bryłę, o jakieś takie ciekawsze rzeczy, no to nie mam zazwyczaj koncepcji, tak? Nie mam aż takiej wyobraźni. No to jest bryła po prostu, z takiej prostopadłościan. No, składa się z kilku klocków, ale całokształt wydaje mi się, że wyszedł fajnie. Pokażę wam go oczywiście, jak tylko wejdziemy sobie tutaj do Bennetów, do rozgrywki. Tutaj dałam z takich parceli publicznych, dałam taki park miejski Glimmerbrook, taki skromny z fontanną. No, teraz mamy zimę taką ciężką, więc to fajnie wygląda wszystko. To też zaraz wam pokażę. Tutaj jest kaplica w Glimmerbrook. No bo uznałam, że mieszkańcy Glimmerbrook w tych latach będą właśnie tacy bardzo bieżący i uczęszczający do kościoła, do kaplicy. Poza tym jest to dobre miejsce, żeby później potomstwo brało tutaj ślub. Także, ale też takie miejsce wyciszenia, myślę, czy poczytania, czy po prostu pomyślenia sobie nad życiem, tak, nad sprawami codziennymi. Tak więc to jest jedyna budowla, którą zrobiłam sama. Cała reszta jest z galerii pobrana. No jakoś tam możliwe, że coś zmodyfikowałam. Tą kaplicę na pewno od środka zmodyfikowałam sama. To całe podwórko jest nieruszone przeze mnie chyba wcale. Ja już nie pamiętam, bo ja tyle czasu już spędziłam tutaj w tym sejwie, że ciężko mi już sobie to przypomnieć. Tutaj też coś zmieniałam. No nieważne, tutaj też coś zmieniałam. No wchodziłam i patrzyłam, co, gdzie można poprawić. Dobra. No to teraz przejdę do chyba już takiej ciekawszej rzeczy niż ta moja paplanina początkowa. Mamy rodzinę Bennet. To są nasi główni bohaterowie i od nich zaczynamy całą historię dziesięcioleci. Szczęśliwe młode małżeństwo, Ruth i Jonathan stawiają swoje pierwsze kroki na drodze ku lepszemu i dostatniejszemu życiu. Jest rok 1890. Glimmerbrook. On prosty, czarujący, ale i ciężko pracujący mężczyzna.
Ona, piękna młoda kobieta, całkowicie wierna swojemu mężowi, o nienagannych manierach i stoickim podejściu do życia. Świeżo po ślubie zamieszkali w rodzinnym mieście Rud, czyli w Glimmerbrooku, w domu odziedziczonym po jej rodzicach. Czy odnajdą spokój w tych niełatwych czasach? I mamy oczywiście naszą Ruth Bennett i jej męża Jonathana Bennetta. Zaraz wejdziemy do kasa, to wam ich pokażę tak już z bliska i wszystkie stroje i w ogóle. Ale się cieszę tym wyzwaniem, naprawdę, jak małe dziecko, ale okej. I tak, chciałam też podzielić te rodziny. Są trzy rodziny tutaj, więc tak mi wpadło do głowy. Nie wiem też, czy było tak w tamtych czasach, bo nie mam aż takiej wiedzy historycznej, musiałabym poczytać, ale na pewno były jakieś klasy społeczne, że bardziej zamożni, mniej zamożni i średnio zamożni, tak? Więc pomyślałam sobie, że właśnie Bennettowie będą tacy średnio zamożni. Oni mają dość duży dom, ale nie jest jakiś super elegancki, nie jest jakiś wystawny, no po prostu spełnia wymogi, wyzwania, jeśli chodzi o meble i tak dalej, mam nadzieję, bo starałam się tak zrobić. Natomiast pozostałe rodziny już reprezentują trochę inne poziomy społeczne. I mamy tutaj małżeństwo Eaton. Tak właśnie wyglądają z daleka. Nie będę ich pokazywać w kasie, ale no, na pewno się z nimi spotkamy, bo ja bym chciała, żeby oni byli takimi przyjaciółmi Bennettów. Takie było moje założenie. Emery i Jace Eaton są skromnymi ludźmi zamieszkującymi małą drewnianą chatkę nad rzeką. Emery jest delikatną, kruchą kobietą. Marzy o niesieniu pomocy ludziom i pragnie pewnego dnia zostać znaną lekarką w swoim mieście oraz pisać prace naukowe. Jace bardzo kocha swoją żonę, jednak ma niepohamowane ciągoty do innych pań. Czy pozostanie wierny swojej żonie, czy ich małżeństwo przetrwa? Tak, to jest właśnie tutaj w tym takim malutkim domku nad rzeką, jak już mówiłam, mieszkają Eatonowie. Natomiast tutaj, w tej takiej dużej haciendzie, mieszka rodzina McCallow. I mamy tutaj pana domu Nathaniela, panią domu Sabine, takiego rudzielca charakternego, i mają dwójkę dzieci, Waltera i Stephanie. I już czytam ich opis. Rodzina McCallow to bardzo zamożni ludzie. Ludzi napisałam. Ludzie. Pani domu Sabine ma tendencję do patrzenia z góry na ludzi z nizin społecznych. Ma ambicje posiadania wielkiej fortuny i zyskania nienagannej reputacji. Jej mąż, Nathaniel, jest nieco oderwanym od rzeczywistości pisarzem, bujającym w obłokach. Można rzec, że trochę zaniedbuje swoją żonę. Razem mają dwójkę dzieci, starszego Waltera i najmłodszego aniołka Stephanie. Walter jest wielkim przyjacielem i obrońcą swojej małej siostry. Więc tak się prezentują nasze rodziny, które mam nadzieję będą tutaj aktywnie uczestniczyć w życiu Bennettów. A teraz przejdę już właśnie do kasa i pokażę wam Ruth i Jonathana z bliska. Okej, tak właśnie wygląda Ruth, nasza główna bohaterka. Tak wygląda z bliska. Taka bardzo delikatna, naturalna, młoda kobieta z ładnymi zielonymi oczami. Taką ma bardzo delikatną, acz lekko piegowatą cerę. Jeśli chodzi o jej aspiracje, jest to duża, szczęśliwa rodzina, domowniczka. Jest kreatywna, czyli ona będzie właśnie skupiać się na malowaniu obrazów, hafcie, no ogrodnictwie myślę, że trochę też. No zobaczymy, co tam jeszcze jej dam. W każdym razie, a jeszcze będzie grała na fortepianie, bo w domu również jest fortepian, także będzie się rozwijała tak bardziej artystycznie. Jest wierna, tak jak właśnie jest oddana i wierna swojemu mężowi. Jest stoicka, zazwyczaj nie wyraża swoich emocji, jest bardziej spokojna od innych. Całkowite przeciwieństwo Sabin, która jest bardzo taka porywcza i do przodu kobieta. Jest schludna, więc ona będzie bardzo dbała o czystość w domu i no, będzie dbała o to, żeby było schludnie i porządnie. No i oczywiście jest rodzinna. Będzie chciała mieć dużo, dużo dzieci. Chociaż mam nadzieję, że nie aż tak dużo, dużo dzieci, bo nie mamy aż tak wielkiego domu. Głównie parterowy, ale damy radę. Znaczy parter. Parter jest najbardziej wyposażony, ale na górze jest strych, także no zobaczymy. Zobaczymy, ile się narodzi tego potomstwa i no, będziemy kombinować po prostu. No zobaczymy. Dobra. Pokazuję wam jej stroje.
To jest strój, jak widzicie, numer jeden z tych codziennych taki. Niektóre są bardziej eleganckie, drugie z inne są takie bardziej do pracy. O, na przykład jak tutaj do prania w ogrodzie w Bali, do ogrodu. No, takie do sprzątania. W chustce na głowie, tutaj też ma taką chustkę. Wiem, że dużo właśnie simstuberów używa tych strojów, no bo one się powtarzają, tak, ale one są naprawdę piękne i cudownie tutaj pasują do tego klimatu. Tu ma już taki bardziej elegancki, na przykład do przyjmowania gości na jakiejś herbacie czy coś takiego. Taką sukienkę w kratę z paskiem. Bardzo fajnie wygląda. W ogóle super są też te włosy tutaj takie. To są też na podstawie tych z gry. Ale fajnie tutaj im te pasemka tak opadają i no ładnie wygląda. Takie trochę uniesione, fajnie. No i ma jeszcze taki. Taka skromna dziewczyna. Potrafi się elegancko ubrać, ale jest skromną dziewczyną. To jest jej pierwszy strój oficjalny, no po prostu przepięknie wygląda, przepiękne są te detale, tego jakby, no nie wiem, gorsetu, tak można to nazwać, że to jest gorset, czy taka bardziej jakby marynarka, nie wiem jak to dokładnie powiedzieć. Ja się starałam, tak patrząc na zdjęcia z tamtej epoki, oddać ten klimat właśnie, żeby poszukać takich ubrań, które będą tu pasować, też jeśli chodzi o biżuterię, o fryzury, to widziałam, że właśnie panie czesały takie wielkie, wysoko uniesione koki i kapelusze, także no starałam się to tutaj podtrzymać i zachować. Dobra. I tak wygląda jeszcze no, oficjalnie w drugim stroju, tak już skromniej i ma troszeczkę niżej ten kok z takim fajnym warkoczem. O, tak się prezentuje. Nie maluje się jakoś przesadnie mocno, tak prawie, że wcale, ale no, potrafi o siebie zadbać. Nie będę wam pokazywała ani sportowych, ani do pływania, bo ich nie ma. Oni są w bieliźnie, nie mają żadnych strojów, no bo nie będą z tego korzystali. Nie ma takiej opcji za bardzo. Chociaż naprawdę podobnie też uprawiano stroje. Stroje, tak. Uprawiano stroje. Uprawiano sport w tamtych latach, ale no, tutaj nie będzie ku temu okazji, myślę. Raczej nikt z nich na jogging się nie wybierze, myślę. Do snu wygląda tak, nic takiego specjalnego, taka sukieneczka bardzo taka skromna, długa oczywiście, bez odsłaniania zbyt dużej ilości ciała. Imprezowe ma dwa, o tutaj ta fryzura jest taka bardziej uniesiona już nad czołem i tak już w granacie bardziej jest, fajnie wygląda z tą spódnicą. A co jej tutaj dałam? A też w granacie taka już bardziej welurowa jakby, chociaż nie, ona nie jest welurowa, tylko ma taki drobny jakby wzór, tak jakoś wygląda. Taka szersza, odrobinę się tutaj ręce bagują, ale to absolutnie nie przeszkadza. Tak, więc to jest jej strój na imprezę. Do pływania, jak mówiłam, nie ma nic. Na gorącą pogodę wygląda tak. Tak bardzo. Mam nadzieję, że załapię się oczywiście na to, bo tutaj ustawiłam te pory roku na te dłuższe, te 28 dni. No ale w każdym razie tak delikatnie, pudrowo, biało, w spódnicy, w koszuli, w ogóle cudowne są te różne takie koszule, te takie troszkę ze starszej mody. No i ten kapelusz cudny, pięknie wygląda w nim. Ja myślałam w ogóle wcześniej, że tu jest jakiś bak z tymi włosami, a to jest taki otwór na włosy jakby. Więc to nie jest żaden bak, także wszystko tutaj się zgadza. I na zimną pogodę, no bo mamy zimę, więc ona w tym często chodzi sobie po podwórku. Też pewnie jak niektórzy są na moim Instagramie, to widzieli już parę zdjęć przed tą rozgrywką, bo wstawiałam i ona też tam się pojawia w tym płaszczyku. Kapelusz no nie jest taki raczej z tamtych lat, bardziej to takie lata 20 mi się wydaje, do takiego krótkiego boba tutaj, takiej fryzurki, ale wygląda ok, wygląda fajnie. No i tutaj już tak bardziej na elegancko, też na zimną pogodę, na mróz, ale wydawało mi się to takie ciepłe, tu taka jakby sztruksowa ta spódnica, taki duży kapelusz, jakaś apaszka taka pod szyją, także no myślę, że wygląda bardzo fajnie. No i oczywiście rękawiczki. Dobra.
teraz mamy Jonathana. Jonathan się tutaj w roboczym stroju mi pokazał i to jeszcze w zimowym. Jonathan wygląda tak. Bardzo, bardzo przystojny mężczyzna. Ma bliznę na policzku, ponieważ on jest no, taki robotny facet. Zresztą wam zaraz przedstawię jego cechy. Kowal generalnie, tak, pracuje w ogrodzie dużo z ostrymi narzędziami, no i gdzieś mu się tam siekierka jakaś umsknęła, no i ma taką szramę tutaj na policzku, ale myślę, że mu to dodaje uroku. Taki trochę bochun mi się teraz, nie? Z ogniem i mieczem przypomniał, tak trochę wygląda z tym wąsem. W ogóle super jest ten zarost, uwielbiam go. I takie zawadiackie, fajne, zaczesane włosy, falowane. I te włosy na klacie, tak. To jest taki skin z włosami na klacie dla facetów. Też ma sporo strojów tych codziennych. Tak wygląda w pierwszym. No. Nie wiem, czy się ubierali z takimi tutaj wycięciami, ale no, pasuje mi on, pasuje mi on. Już nie będę się aż tak czepiać. No, staram się, żeby to wszystko wyglądało jak... To jest tylko gra, nie? To ma po prostu oddawać klimat, a nie w takie detale aż wchodzić. Tu ma taki bardziej elegancki do przyjmowania gości. Super w ogóle on ekstra wygląda w tych kamizelkach. No je, przystojny facet jest, no wyszedł fajnie. Proszę Państwa, zakocham się w swoim simie. Nie no, żartuję. Tutaj ma taki sweterek cieplejszy z krawatem i koszulą. I takie coś. Też super wygląda w tej koszuli. Takie trochę niedbale tutaj zawiązane, nie do końca zapięte. Fajnie wygląda. Naprawdę wygląda super w tym stroju. Oficjalny ma taki. Nie wiem właśnie, czy to jest chyba frak. Tak mi się wydaje, że to jest frak. I w takim kapeluszu wysokim. Cylindrze, nie kapeluszu. Sportowy i do pływania oczywiście nie posiada. Tutaj ma taką zwykłą, nic specjalnego, taką piżamę. Na imprezę ma takie coś. Też kamizelkę. On lubi chodzić w koszulach i kamizelkach właśnie. Kamizelki ma w takie tutaj wzory fajne. Na gorącą pogodę wygląda tak. Fajny jest ten kapelusz z tymi piórami. Bardzo mi się te kapelusze podobają. I na zimną pogodę, to już wam tam mignęło, ma taki płaszcz. Długi, to jest jego jeden strój, a ten strój ma taki właśnie do wychodzenia do ogrodu, on tam rąbie drewno, majsterkuje, wycina w drewnie i tak dalej, więc on musi mieć takie właśnie luźne, ciepłe ubranie, widać, że lekko tutaj zmechacone, poszarpane od pracy i takie ciężkie buciory, także wygląda spoko, mi się wydaje. A jeśli chodzi o jego aspiracje i cechy, to jego aspiracją jest udany rodowód. On by chciał mieć duże drzewo genealogiczne i takie, wiecie, z sukcesami. Też domownik. A jeszcze, co lubią, a czego nie lubią, to jeszcze za chwilkę wam powiem. I on jest tak, arogancki. No tak, no jest pewny siebie, jest taki arogancki, no potrafi taki być. Mam taki mocny charakter właśnie. Ale to nie zmienia faktu, że on swoją żonę bardzo kocha i ja nie myśli w ogóle się rozglądać za innymi, no nie to co Jace na przykład, Eton, tak, no ale to się jeszcze okaże, co on tam będzie wyczyniał. Jest ogrodnikiem oczywiście, jest rzemieślnikiem, tak jak już wam mówiłam. Woodworker, no w drewnie robi, w sensie rzeźby, będzie robił jakieś meble, takie rzeczy i to sprzedawał. I jest też zapalonym szachistą, uwielbia grać w szachy, także będziemy z nim dużo, dużo w szachy grać. Może z kolegami będzie grał, no zobaczymy jeszcze, albo z żoną, no okaże się. Natomiast to, czego oni nie lubią na przykład. Jeśli chodzi o gatunek muzyki, to dałam im i Ruth i Jonathanowi, że lubią barokową i klasyczną. Natomiast lubią takie rzeczy, no właśnie jak analiza i dyskusja, wędkarstwo, organy piszczałkowe, bo w tej kaplicy są takie organy i myślę, żeby go tam też wysyłać, żeby on sobie tam grał, żeby się tak, wiecie, trochę odciął od tej pracy, żeby się tak trochę wyciszył. Ogrodnictwo i majsterkowanie, natomiast ani on, ani ona no nie lubią żadnych takich zajęć, wiadomo, nawet nie znają takich zajęć jak, nie wiem, jakieś programowanie czy robotyka, granie w gry wideo, to już w ogóle produkcja medialna, no nie znają takich rzeczy, więc siłą rzeczy ich nie lubią. Nie wiem, czy ja tutaj coś zmieniłam, jeśli chodzi o Ruth.
Gatunek muzyki jest ten sam. Dam jej jakieś kolory, że ona lubi? Zielony i niebieski. Ja no może, no faktycznie. A, i lubią styl domu na farmie i Jonathan chyba też. No i Ruth jeszcze pieczenie, gotowanie, pianino, dzierganie, skrzypce, malowanie, tak. No i nie lubi też takich wszystkich nowoczesnych czynności. Także tak się prezentuje nasze małżeństwo, nasza para, która rozpoczyna to wyzwanie. I to od nich wszystko się zaczyna. Także przechodzimy już do ich domu. Zapraszam Was serdecznie. Dobra, kochani, jesteśmy przed domem Bennettów, Ruth i Jonathana. Mamy teraz środek nocy, ja nawet nie zauważyłam tego, że jest środek nocy, także będzie trochę ciemno, żeby Wam tutaj tak dokładnie wszystko pokazać, no ale będzie okej. Okay. Myślę, że to też da się Wam pokazać fajnie. No i tak jak Wam mówiłam, znajdujemy się tutaj w Glimmerbrooku. Tak, tutaj mamy taką drogę wychodzącą na park. No tutaj mamy super, te latarnie wyglądają obłędnie przy tym śniegu. No po prostu magicznie. No jest bardzo, bardzo dużo obiektów z modów. No bardzo dużo. No nie da się ukryć, że tutaj poszalałam z tymi modami. Zaraz się tutaj wybierzemy. O, tu jeszcze takie drzewo jest, tylko zniknęło mi. Zaraz się tutaj wybierzemy do środka i wszystko Wam pokażę. Tylko tak jeszcze ogląd na ten dom z wierzchu. No powiem Wam, że no bryłki takie, nie? Bryłki, ale no, chyba okej, udekorowane i wyposażone, tak mi się wydaje. No oczywiście 99% obiektów jest drewniana, no jak tam się coś przemyciło niedrewnianego, no to może mi się to uda poprawić. Tutaj mamy też taki pasujący klimatem ten zbiornik wody. Nie wiem, czy z tego będziemy korzystać, ale on tu przynajmniej fajnie wygląda. Tu jest ich powóz. Oni się tym poruszają. To z takim domkiem na prerii mi się kojarzy. Tylko konia jeszcze nie ma. Może kiedyś wejdą dodatki, gdzie będą konie, zobaczymy. O, tutaj już widzę, że jest miejsce do łowienia ryb, także... A, jest zbyt skrajny mróz, bo jest w ogóle zadyma, jest zamieć śnieżna, zadyma. Jest lodowato, także... No. Także nic nie złowimy, no ale nieważne. Dobra, słuchajcie, może mi się uda tutaj zrobić taki wjazd do domu. Tutaj, jak widzicie, mamy taki ganek, dość długi. Nic tu za bardzo nie ma. No, są różne takie bluszcze, rośliny, tak żeby ładnie to dekoracyjnie wyglądało. Dałam taką staromodną skrzyneczkę na listy. Mam nadzieję, że będą mogli z niej skorzystać. Teraz w ogóle zobaczyłam, że ona ma tu paprocie, więc w ogóle super. Dobrze, kochani, znajdujemy się w korytarzu głównym. Jest to taki dłuższy korytarz trochę. Już Wam pokazuję, jak to wygląda z tej strony od drzwi. O, tutaj mamy jakieś lustro, mamy oczywiście świece, nie mamy elektryczności. Ja też trochę starałam się dać tutaj te rzeczy bez przyłącza. No nie zawsze mi to wychodziło, ale starałam się. Tutaj mamy wejście do kuchni, zaraz tam pójdziemy. Tutaj jest wejście do łazienki i do sypialni naszej pary. No też wieszałam dużo takich obrazów, żeby to wyglądało jakoś tak swojsko, wiecie. Tutaj są też taki piękny obraz zimowy. Tutaj jest stanowisko naszej Ruth do malowania oraz skrzypce, różne takie farby. No nożyczki wyglądają dość tak nowocześnie, ale nieważne, to są tylko takie detale. No i dałam takie pęknięcia właśnie na ścianach, jakieś pajęczyny, takie zadrapania, żeby to wyglądało klimatycznie, a tu jest takie siedzisko do haftowania sobie. Może od razu przejdziemy tutaj do łazienki, bo jest najbliżej. O, tak wygląda łazienka, też tu jest jakiś obraz, jest drewniana wanna, jest taki mały drewniany nocniczek dla Bobasa, jak się urodzi i trochę podrośnie. Tutaj mamy różne takie, no nic takiego specjalnego, nie ma tu jakichś takich nie wiadomo jakich dekoracji, tu jakiś kosz na śmieci, kosz na brudną bieliznę. O Jezu, co ja robię, przepraszam Was. Nie na brudną bieliznę, tylko na brudne ubrania. Tu w ogóle zobaczcie, tu jest takie żelazko na dusze, jeszcze takie stare, metalowe. Nie wiem, czy wtedy używali, ale podejrzewam, że tak. Jest lustro, nie mogłam znaleźć, kurczę, uznajmy, że to jest kamień. Kamień i metal. Ja wiem, że to miało być to wszystko drewniane, ale nie mogłam znaleźć działającej jakiejś takiej beczki. Wiecie, szukam takiej beczki, żeby po prostu był kranik. Mam taki kranik, który działa, z którego się leje woda. On jest z modów oczywiście.
I on jest tylko do ściany, ale jak postawię beczkę, taką atrapę, wiecie, że może tam myć ręce, to oni nie mogą podejść do tego kranu, więc to w ogóle jest bez sensu. Ale, no ale dałam takie coś, no, no już trudno. No. Jest drewniane i niech tak zostanie. Jeśli chodzi o sypialnię naszego małżeństwa, to również tutaj parę obrazów jest. Ja w ogóle uwielbiam ten szron na oknach. To jest tak cudne, jak jeszcze się tutaj świece palą, to już w ogóle jest przepiękne. To oczywiście jest Rut na obrazie. Jakby ktoś nie zauważył, jakby ktoś nie rozpoznał, uznajmy, że to jest jej portret. Tutaj jest łóżko. Tu mamy kołyskę już przygotowaną dla dziecka, bo ja już chyba w tym odcinku się postaram z nimi o dziecko, no bo czemu nie, na co czekać. Tu jest taki mały, szmaciany misio, zrobiony przez Jonathana, już tak na zaś. Tutaj Ruth ma swoją toaletkę. Nie widać tutaj szafy, nie wiem, czy mi szafa zniknęła. O, jest szafa. Jest szafa, o, jest szafa, tak, nie zniknęła. Tutaj mamy toaletkę Ruth. Ona tutaj ma jakąś swoją książkę, jakieś tutaj takie świeczki, ozdoby i tak dalej. I tu jest taka staromodna, wielka szafa, taka z ornamentami, fajnie wygląda, też taka drewniana. Znajdujemy się teraz w sercu naszego domu, czyli w kuchni. I pierwsze, co się rzuca w oczy, to jest ten taki ogromny piec z kamienia i drewna, fajnie wygląda. No i dużo takich staromodnych atrybutów, to jakieś naczynia, wiadomo, tutaj jakieś kubki wiszą, tutaj jakieś zastawy, talerze, czajniczki, tutaj jest drewno na opał, żeby tutaj oczywiście dorzucać do tego pieca. Tutaj mamy ten taki zestaw, te takie skrzynki do wytwarzania mąki i ryżu, to też się czasem przydaje, tutaj jest ten kompostownik taki. No i co? Tutaj mamy jakieś pochodnie, tutaj są. Mamy taką starą lodówkę. Tutaj jakieś zioła. Muszę czasami tak to zmieniać, bo nie wiem czemu, ale czasem nie widać tych wszystkich mebli. O, teraz już jest okej. No i pełno takich, zobaczcie, i pełno takich tutaj jakiś ziół, tutaj jakieś whisky stoi, książka kucharska, tu jakieś oliwki, oczywiście obowiązkowo musi być książka kucharska. Zmienię nazwę, że to jest książka kucharska Mamy Rut. O, tak zrobimy, będzie ciekawe. Jakieś taka stara waga. Wiecie, tutaj wrzucałam dużo takich różnych pierdółek, które by pasowały po prostu stylistycznie, żeby był taki fajniejszy klimat. Tu jakaś deska taka, no i właśnie też mamy tutaj, uznajmy, że kamienno-metalowy ten zlew z kranem, także no nie udało mi się znaleźć na razie nic takiego, tylko w drewnie. Może jeszcze będę na pewno szukać i to zmienię. Tutaj wam powiem, z tego pomieszczenia nie da się korzystać, ponieważ jest to spiżarnia. O, tak jak tu widzicie, to jest spiżarnia po prostu. Tutaj są skrzynki, tylko i wyłącznie z całą masą różnych produktów, warzyw i tak dalej. Tu też jakieś skrzynie mamy, jakieś beczki z alkoholem, no coś takiego, nie? Nic takiego nadzwyczajnego, nie skorzysta się z tego, ale sobie takie jest. Teraz dalej, wychodząc na korytarz, udajemy się tutaj, mamy schody na górę, zaraz tam wejdziemy. I przechodzimy, ja to też nie potrafię tą kamerą tak fajnie sterować, żeby to ładnie wyglądało, ale już nieważne. Tu się wychodzi do ogrodu, też wam pokażę za chwilę. I wchodzimy do jadalni. Mamy taki duży, duży stół. Mamy portrety rodziców Ruth. Tak, są tutaj, czuwają nad naszym młodym małżeństwem. Mamy kominek. Tutaj też jest taka polna droga, taki piękny obraz. Dużo właśnie, dużo, dużo z modów. No i dużo świec, tak? Nie ma tu jakichś specjalnych zastaw, jakichś dekoracji. No tak, jest skromnie, ale myślę, że ze smakiem. Natomiast jak wejdziemy tutaj sobie na górę, no to mamy strych. Widać, że te okna niektóre zabite dechami, jeszcze tu jakieś stare firanki wiszą. Jakieś obrazy takie stare, tu są w ogóle szachy też, więc będą sobie tutaj nasi Simowie mogli grać.
Pełno, pełno jakichś obrazów, jakichś takich antyków, no pełno pajęczyn. Te firanki są super, fajnie tu pasują. No i mamy tutaj ten fortepian. Steinway and Sons, tak, na pewno, na pewno. Więc tutaj będę wysyłała Ruth, żeby ćwiczyła sobie granie na instrumencie. A tu mamy biurko z takim piórem i kałamarzem, fajnie wygląda. I mój plan jest taki, że no, ponieważ nie mamy na dole zbyt dużo miejsca, to jak dziecko się urodzi, no to oczywiście fortepian tu zostanie i tak dalej, ale no zaadaptuję ten strych jakoś na, no żeby dzieciaki mogły tutaj spędzać czas, tak? No na pewno coś tutaj wykombinuję. Dam jakieś łóżko, biurko zostawię, bo to do odrabiania lekcji będzie w sam raz. No dobra, to jeszcze został nam tylko ogród do zwiedzenia. Okej, to już może bez tego taba, bo to nigdy nie wygląda, nie wychodzi mi dobrze. Będę musiała pozamawiać jakieś rośliny, które rosną zimą. Nie wiem, czy uda mi się coś takiego zrobić, ale no mam nadzieję. Nie wiem, czy sobie trochę w kolano nie strzeliłam z tą zimą, ale zobaczymy, poradzimy sobie. Mamy tutaj ogród, taki właśnie uprawny, użytkowy. Tutaj są te grządki takie, tu jakieś takie doniczki na jakieś zioła, czy takie mniejsze właśnie rośliny. Tu mamy studnię. Mamy studnię życzeń. Można tutaj wrzucić pieniążkę albo złożyć datek. A tutaj też mamy taką już taki fragment rzemieślniczo-pracowniczy. Tak? Szukam dobrego słowa. Mamy kibelek. Ten kibelek jest fajny, bo fajnie wygląda. Taki właśnie wychodek, nie? Taki, ale on się za każdym razem psuje. Za każdym razem. I ja już kombinowałam, tak tutaj przerabiałam ten fragment parceli i tyle tutaj kombinowałam po prostu, żeby tutaj dać jakiś taki no, sedes, co się nie psuje. Ale pomyślałam sobie, że kurczę, po co sobie ułatwiać? To będzie takie utrudnienie. Za każdym razem, jak ktoś będzie korzystał, no to Jonathan będzie musiał to naprawiać. No tak jest. Zresztą w którymś tam pokoleniu już sedesy są normalnie w domu, tak, że będzie można korzystać. Tutaj mamy tombalię do prania oraz sznur, oczywiście. I tutaj jest królestwo Jonathana. On tutaj ma swój warsztat, tutaj właśnie sobie stoi. O, tam też może ryby łowić, także okej. Tu ma taki piec hutniczy, jakieś kowadło, tutaj ma ten warsztacik, także tu jakieś ścinki drewna leżą. Także no tak, będzie tutaj spędzał dużo, dużo czasu. A tu jeszcze jest ten ul, taki ten, co to jest? Kop. Okej, może coś znajdziemy fajnego. No i postawione są takie latarenki tutaj, żeby fajnie oświetlały. Na razie pszczół oczywiście nie ma, bo śpią. A tutaj jeszcze tak, no tu jest kosz na śmieci, też są jakieś takie no, skrzynie. Tutaj jest miejsce na drewno do kominka. Też kowadło, jakiś tutaj młot, no coś takiego. I ród tutaj sobie jest. No dobra, kochani, to ja myślę, że to by było tyle ze zwiedzania. W ogóle powiem wam, że nie wiem skąd, bo ja im nie dawałam nic do robienia jeszcze w tym domu, a już im wskoczyły jakieś umiejętności. No na pewno nie ma żadnych umiejętności DJ-skich, no to jest niemożliwe wręcz. Ja tych filmów pobierałam z galerii, ale no są z takimi, no... No to jeszcze rozumiem, nie? Ale no dobra, nie będziemy na to po prostu zwracać uwagi. No to tego nie ma oczywiście. Dobra, słuchajcie, to ja myślę, że można sobie przejść już do rozgrywki. Jonathan, chodź no tutaj. Obejmij czule. W ogóle, czy ja mam włączoną pełną wolę? Mam nadzieję, że mam, bo ja już tutaj tak zmieniałam. Tak, mam starzenie się, normalne mam. Ja zawsze to muszę sprawdzać, bo ja zawsze zapominam. Bo jest jak zimno. Uciekasz szybko do domu. No, także zaczyna się przygoda. O Jezus, no chodź. Zaraz się ogrzejesz przy kominku. Szkoda, że nie można jeszcze tutaj dać gramofonu. Ogrzej się. Szkoda, że jeszcze nie można dać gramofonu, bo też mam z modów taki zarąbisty gramofon, ale no nie można na razie, szkoda.
Ja myślę, Ruth, że ty możesz zrobić, możesz coś ugotować, możesz podać kolację. Może te, poczekajcie, może nie pierogi z warzywami, tylko ja bym coś tutaj dała takiego. A możesz dać ten Yorkshire pudding w sumie. Na przyjęcie zrób. Na przyjęcie? Mamy strasznie mało kasy, trzeba będzie zarabiać. Dobra, zrób na przyjęcie, to będzie na dłużej. Po prostu. Ja mam nadzieję, że tutaj wszystkie te obiekty będą działać dobrze. Dobra, dobra, chodźcie już tamten. Druga w nocy jest, fajnie zaczęłam odcinek. Druga w nocy, ale okej. Okay. Dobra, ty już nie będziesz nigdzie wychodził, bo jest na razie za zimno. Przebierz mi się w ten możesz, w ten codzienny. Zarobiście wyglądasz, Jonathan, przystojniaku. Ruth jest śliczna też. Piękna jest dziewczyna. No i naprawdę jest taka magia tej zimy. Ja tak lubię zimę w Simsach i jeszcze mamy, no powiedzmy, że zimę. No nie pada śnieg za oknem teraz, przynajmniej w Łodzi. U mnie nie ma śniegu, ale tak mi pasowało, żeby zacząć właśnie z pierwszym dniem. Fajnie to wygląda w środku. Z pierwszym dniem grudnia. O, coś mi tu zniknęło. Wiesz co? Poczekaj chwilkę. Ty możesz nakryć do stołu. Weźmy codzienne beżowe. Weźmy codzienne beżowe sobie. O, zimno ci jest. No zimno jest w tym domu. Ja niestety termostatu tutaj wam nie postawię, bo nie ma szans. Nie dam wam klimatyzacji tu. Dobra. Dam sobie to tutaj. I choć Ruth weźmiesz sobie porcję i Jonathan sobie też weźmie. Właśnie tak mi brakuje tutaj muzyki, ja bym tutaj dała ten gramofon, kurczę. No ale jak nie można, to nie można. No i pięknie, no elegancko. Zaraz sobie tutaj pogadacie, poflirtujecie ze sobą. Siadaj, siadaj. Siadaj, kochany. Siadaj, kochany, porozmawiasz sobie z żoną. Zapytaj o głos w doborze wystroju. Opowiadaj o cudach matki natury. No możemy. Sprawdź, co u Sima Ruth. Dobrane. Pogadaj sobie z żoną swoją. Oczywiście my poznamy tych sąsiadów, którzy tam mieszkają. No oni są fajni, fajnie tutaj wyglądają, fajnie pasują. Bardzo, bardzo ich lubię. Właśnie są takie rozgrywki, tak jak wiejska sielanka i właśnie te dekady, te dziesięciolecia, że tak się czuję, jakbym była w domu u kogoś, wiecie, tak ciepło, tak jest, tak przytulnie się w to gra, tak miło. Nie wiem, jak to nazwać inaczej. No twórczy jesteś, no to fajnie, fajnie. A ty gdzie idziesz, kochana, teraz? Idziesz oglądać sobie ten obraz. Ożywiona rozmowa. Okaż czułość. Fajnie. Ciekawe, jakie dziecko im się urodzi w ogóle. Ciekawe, czy się uda. Bo ta parcela ma chyba cechę, że... Oj, coś nie poszło. To ty z nią poflirtuj. Zadaj ryzykowne pytanie. Boże, mi tu muzyki brakuje w tym. Chyba coś wstawię w tle. Nie wiem, czy od razu im dawać to barabara, w sensie postaranie się o dziecko, czy nie. Możesz to odłożyć. Ja bym ci już dała, żebyś zaczęła sobie coś malować. Coś taniego. Klasyczny obraz. No ten mały sobie weź. A ty, kochany, co jest? O co chodzi?
Dlaczego nie możesz odłożyć? Gdzie to postawiłaś? Hej, ale ty to masz tu wyposażenie. Czemu nie możesz dojść do tego? Przecież normalnie działa to. Nie wiem, nie rozumiem. Dobra. Idziesz sprzątnąć? No okej, jesteś dobrym panem domu. Bardzo dobrze. Ja myślę, że możesz sobie wziąć kąpiel z bąbelkami, żeby się wygrzać po tym mrozie. I myślę, że możesz sobie tutaj poćwiczyć granie, bo też bym ci to chciała rozwinąć. No a Ruth sobie już tutaj zaczyna właśnie malować swój pierwszy obraz. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tym wyzwaniu w ogóle, czy lubicie, bo ja wam powiem, że ja przez jakiś tam czas, jak zobaczyłam, że w ogóle jest takie wyzwanie, to sobie myślę, a to takie jakieś smutne, nie? Tak się wydaje, takie smutne, ale to jest naprawdę klimatyczne. To trzeba się przekonać po prostu do czegoś, tak myślę. Idziesz sobie do wanny? Idziesz, dobra. Już? Oj, wiem, że jest ci zimno. No wiem, sprzedaj kolekcjonerowi. Ty sobie namalujesz jeszcze może jeden klasyczny. I bym ci dała, żebyś sobie też pohaftowała później trochę. Ty się tutaj rozbawiłeś, rozchachałeś. Najbardziej mnie będzie irytować to, jak tu będą te NPC mi łaziły. Oni są zawsze ubrani nie tak, jak trzeba. Ty, tu jest wodos... O kurczę, tu jest pięknie, słuchajcie. Boże święty. Ale tu jest pięknie. No, powiem wam, że Glimmerbrook zimą to jest coś... To jest coś, nie? Nie wiem co, ale coś jest. No dobra. Przebierasz się i idziesz sobie tam poćwiczyć tą grę. Także no na pewno już się dzisiaj postaramy o dziecko. No i nie mogę sprawdzić, czy ona będzie w ciąży, no bo nie było czegoś takiego jak testy ciążowe. Także no niestety. Niestety nie do się. Taki Salim Ben Ali, tak na pewno, na pewno. Ignorujemy, ignorujemy po prostu. Okej, chyba ci się wbije już drugi poziom tego malowania. Głęboka więź. Okej, fajnie. No dobra, jak to skończysz, to sprzedamy kolekcjonerowi. O, już troszeczkę lepszy jest. No okej. I myślę, że dam ci jeszcze tutaj jakieś proste takie... kształty możesz tutaj sobie rysować. Rysować, haftować. Haftować oczywiście. Tutaj ma też skrzypce, więc też jej tego, właśnie tego nauczę, żeby była taką kreatywną simką. Co, ty nie lubisz haftować? Co się tak wzdrygnęłaś? A co tu mamy? Zabujana. Uwielbiam haft krzyżykowy. Pada śnieg, tak. Gorącego napoju skosztuj. No przydałoby się coś tutaj takiego na rozgrzewkę. Ozdobione, całkiem smaczne. Okej. Ty dalej sobie grasz? Tak. Okej, fajnie. Fajnie, fajnie. Te zasłonki mi się tak mega podobają. Jak na takiej wsi. W takich starych domach na wsi. Mogłoby się wydawać, że to życie takie nudne, ale powiem wam, że wcale właśnie nie. O, już mamy prawie 7 rano, także spoko. Ciekawe, czy ktoś do nas przyjdzie, bo jeszcze nikt nas tutaj, powiem szczerze, nie odwiedzał. Tutaj są te anioły w śniegu, bo oni się tutaj rzucili i sobie tutaj się wygłupiali wcześniej jeszcze. Ten dom też przeszedł dużo przeróbek, jak wam powiem, bo jak go stworzyłam, to wielu elementów tu nie było. Ja to wchodziłam co jakiś czas i coś tutaj dorabiałam. Ty jesteś w transie, Jonathan. No super. No wiem, że jest kurde zimno. No wiem, no wiem. No wiem, no wiem. I co ja ci poradzę?
Te hafty zawsze tak długo trwają, nie? Tak mi się wydaje, że zawsze to tak długo trwa. Wiesz, co ja ci zrobię, żebyś sobie wbił właśnie ten poziom, a potem zmarznięty. No wiem, że jesteś. O, drugi poziom logiki, super, ale ja bym cię dała teraz, żebyś coś tutaj powytwarzał. Zrób rzeźbę blok do noży, możesz zrobić, a potem rzeźbę konia. To sobie to będziemy sprzedawali. A ty dalej sobie haftujesz, widzę. No, okej. Okay. Się tak zastanawiałam się też, czy dać piwnicę, czy strych, ale bardziej mi tak strych pasował. A to się ubrałeś w ten taki ładny ten płaszcz, żeby sobie go podrzeć chyba. Ale ja cię przebiorę, kochany, ty nie będziesz w tym pracował, bo to jest strój wyjściowy. W tym będziesz pracował. Może mniej atrakcyjny, ale zawsze. No i dobrze, fajnie, fajnie. Jeszcze przy okazji będziesz musiał naprawić ten kibel. A co my tu mamy? O, cytryny tutaj rosną, ale to nie jest na naszej parceli. To nie jest nasza parcela, na 100%. Jeszcze tam haftujesz? Dziewczyno, ile ci tego jeszcze zostało? No już nie, niedużo. Przez ten Richard trochę nie widzę tego pasku postępu. Ale to nie szkodzi. No, także nasi Simowie mają jeszcze po 20 parę dni do kolejnej grupy wiekowej. Zobaczymy, ile się tych dzieci urodzi. Bo chyba ja mam tę cechę, że jest cisza i spokój, domowa atmosfera i na linii mocy. Ale to właśnie fajnie. Trzeba mieć dużo potomstwa tutaj. Coś tu plomka. I to chyba plomka ten kibel, no. Słyszycie, jak szumi może? No psuje się on niestety. Cały czas. No nic się nie zrobi. Czemu poszło? Ej, za co? Za co to poszło? Widzieliście to? Ale bez sensu. No dobra, dobra, ale ty poczekaj, bo... Aha. Aha, bo ty sama z siebie tam. Ale to nie wydawajcie tak pieniędzy bez mojej... że tak powiem, wiedzy. Dobra, rób ten blok. Ja myślę, że trzeba by też kupić... No właśnie. Kup nasiona. Czy my mamy coś takiego sezonowego? Kurde, mamy strasznie mało pieniędzy. Strasznie mało. Weźmiemy sobie może warzywa. Tak myślę, że warzywa tak z trzy... No dobra, z dwie paczki chociaż. Zaraz to otworzysz, zobaczymy, czy w ogóle coś tam jest na zimę. Też obawiam się, że może nie być, niestety. A, ty zaczęłaś już jakiś obraz malować, no to kontynuuj. Ale ty nie wybieraj sobie, kochana, najdroższych obrazów, bo macie 83 te monety. Także... A co, to ja jemu to dałam, żeby on to skończył? Nie, ej, kochana, a ogrzej się, dobra, no to się ogrzewaj. Ale skończ sobie ten obraz, jak możesz. Ej, pikniej, brawo, super, bardzo fajnie. Ja tak, mamy tutaj cytryny, to możemy sobie to zabrać. Zbierz cały plon. O, ideolo, ideolo. I teraz możemy sobie to wziąć i... Wiosna. O, zima jest, dobra, mamy szpinak, także zasadźmy sobie szpinak. Nie wiem, czy oni mi się to dostaną, kurde. Tutaj też jest tylko to, no dobra. Na razie niech będzie sam szpinak. Bierzemy to, to i to i sprzedajemy. Tylko to jeszcze mi otwórz. Jak możesz. Okej, co my tutaj mamy? Mamy marchewkę, jesień, wiosna. Owoców cytrusowych nie potrzebujemy, więc oczywiście wszystko
idzie do sprzedaży. Dobra, wiesz co, jak już tu jesteś, to napraw ten kibel. Co ty tutaj robisz? A ogrzewasz się, tak? No dobra, ale ty skończyłaś ten obraz, czy nie? No weź go dokończ, kobieto. Jak możesz. Dlaczego nie możesz skończyć obrazu? Hej, chodź no tu. Kochana, proszę mnie nie denerwować. Czy reset coś ci da? Możesz ten obraz zrobić, czy nie? A wyrzucić? I czemu ona go nie mogła skończyć? A bez sensu. To weź może jeszcze jeden mały zrób. O, nie wiem, czemu nie mogę go dokończyć. O, mam jakieś te do ulepszeń, ale to na razie wszystko sprzedaję. Wszystko. Dobra, jak tam wasze potrzeby? Gdzie ty idziesz? Idziesz sobie porozmawiać z żoną, fajnie. Nikt do nas nie przychodzi, żadnych gości, nic. Tak, totalnie nic. Ależ tu jest pięknie. Czy tam mieszkają ci? Boże, zapomniałam, jak oni się nazywają. Ci bogaci. Jezus, zapomniałam, jak oni się nazywają. McCollum. Sama im dałam to nazwisko i teraz cię będę męczyć. Wszyscy idą do kominka. W sumie się nie dziwię. Tak, ty cały czas rysujesz tego kunika. No okej. Ja myślę, że no tak, urwę ten odcinek tak w środku dnia, ale no nic nie poradzę, że akurat była noc, a nie chciałam już czekać tyle na rozgrywkę. Wiesz co, ja myślę, że możesz sobie wziąć porcję tego. Umyj ręce. No bardzo dobrze. Po robocie trzeba umyć ręce, zgadzam się z tobą. Będziecie tylko chodzić do tego kominka się ogrzać. No dobra, sprzedaj kolekcjonerowi. A, ty powinieneś zasiać te. A to może ród to zasieje? Ród, zasiejesz te szpinaki? Przydałoby się, nie? Zasiej. No, czy się nie da? Jest za zimno na sadzenie roślin. Nie gadajcie, że ja nie mogę nic zasadzić. Naprawdę? Aha, bo po prostu jest za zimno, tak? O, jest lodowato. No tak, a szpinak rośnie zimą, ale jest za zimno, żeby go w ogóle ten. No pewnie jest ziemia zamarznięta. Ojej. No nic, dobra. To wiesz co, Rut? Jak ty jesteś taka schludna, to przeszukaj kieszenie i upierz w bali. Tak będzie okej. Okay. Szkoda, że tutaj na przykład nie ma roznosiciela gazet, tak jak chyba coś takiego było w jedynce, pamiętam, że gazety przynosili, bo by fajnie można było sobie tutaj to poczytać. Jak tam Jonathan? Jesz sobie ten Yorkshire pudding? No dobra. Twoja żonka idzie ogarnąć tutaj z workiem, kręcąc biodrem. A spoko, może tutaj sobie prać, może się dostać, także okej. Okay. Spoko. Dobra, co ty byś chciał zrobić? To ja myślę, że byś chciał zrobić siku. I myślę, że możesz jeszcze zrobić mebel? Możesz zrobić? To weź może stołek barowy zrób. O. Nie wiem, czy będziecie mogli sobie pogadać tutaj ze sobą w trakcie, czy nie. Nie wiem, ile już ten odcinek trwa, bo nie mam pojęcia, ile. Nie widzę czasu, jaki mi tu leci. Ta znowu się wie. Ja wiem, że się zepsuł. Masakra jest. Ale przynajmniej będzie mógł sobie umiejętność majsterkowania tutaj podbijać.
Weź zrób ten stołek barowy. Ach, to pranie w Bali to jest ciężka tyrka. No, to tyle czasu zajmuje. I jeszcze na tym zimnie, po prostu nie wyobrażam sobie. Kurde, biedne szpinaki, no. Biedne szpinaki, nie chcą rosnąć. Może jak słońce trochę wyjdzie, to chociaż tyle z tego będziemy mieli. Patrzcie, taki wychodek mały, prosty. A tyle problemów, no. O. Przynajmniej sobie tutaj pozbieramy coś, porobimy. Tam jacyś magiczni Simowie chodzą. Ruth, jak skończysz, to rozwiesisz to na sznurku. I tutaj widziałam, że coś takiego było do wykopania. Tylko może ja to dam Jonathanowi, żebyś to zrobił. Co jest, Jonathan? Co ci jest? Paskudne otoczenie? Toalety są obleśne, okej. Okay. Paskudna armatura. No niestety, no kochany. Niestety tak jest. Wyładuj i przenieś na sznurku. Chociaż takie mokre na mrozie to chyba zamarznie po prostu na sopel. No i pięknie. Pięknie. I to są właśnie uroki takiego sielskiego życia. Oczywiście muszę wpisać kod na tego plamboba. Czy to nie wygląda super? Tak właśnie, jak oni pracują razem koło siebie. Ten jaki zadowolony z tego, co robi. No. Fajnie, fotkę ci zrobię. Zadowolony jesteś ze swojej pracy, widzę. Dobra. Ty się, Ruth, też możesz tutaj z nim poflirtować. Flirtuj. Boże, ona w tym kapeluszu wygląda na wyższego od niego. Ej, widzicie to? On taki malutki się przy niej wydaje. Ale ja jej nie dawałam wyższego wzrostu. Na pewno nie. Co idziesz zrobić? Wyczyścić? No okej, okay, dobra, spoko. Dobra, rób kochany, rób. Niech ci tutaj umiejętności wzrastają. A jak skończysz, to proszę bardzo tutaj wykopać coś. Zobaczymy, co tutaj w ogóle się da wykopać. A co ty robisz tutaj, słońce moje? A dalej chcesz z nim porozmawiać. No dobra. Ja coś czuję, że już godzinę rozmawiam tutaj do was. No ale nic. Dobra. Okej, zrobiłeś stołek, tak? A, u ciebie jest ten stołek, czy nie? A w wyposażeniu rodziny. No to od razu trzeba to sprzedać, nie? Od razu to opchniemy. O, dokładnie. No i perfekt, super. Bardzo dobrze. Zobaczymy, co on tutaj znajdzie w tym. Wapień. Okej. Okay. Wydobądź z kamieni linę. A co ty tutaj masz? A mogę to? No pewnie, że mogę. Wszystko da się sprzedać. Kochani moi, ja myślę, że ten odcinek trzeba zwieńczyć postaraniem się o dziecko. Tak myślę. Więc Jonathan obejmie ją czule, pocałuj ją w policzek. Romantyczne pocałuj oczywiście. Co jeszcze? Slow dance. To jest fajna animacja. To jest bardzo fajne. Pukać po policzku. I ona serio się wydaje wyższa od niego w tym kapeluszu. Zostańcie najlepszymi przyjaciółmi, to jest fajna opcja, zawsze. No i oczywiście postaraj się o dziecko. Tak, to tak na koniec będzie właśnie. Trzeba tutaj zaludniać nasz świat. Panie, jeśli pani ubierze, to pani jest listonoszem? Chyba tak. Chyba tak.
Tu na wodzie byście mogli barabarować, ale chyba się nie da. Dobra, zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Chociaż to jakiś czas musi minąć, bo ona tam będzie czuła mdłości, coś takiego, nie? No nie da rady, żebym to inaczej sprawdziła. No nie ma szans. No. No na pewno nie figurują po raz pierwszy. Chociaż może. Może wtedy były takie... takie wytyczne, żeby właśnie przed ślubem nic. Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Ale tak mogło być. Fajna ta kołdra, jest w ogóle jak taki pled trochę wygląda, taka wyszywana. Jest też taka fajna animacja przytulania się w łóżku, śpiąc. Nie wiem, czy mi się to uda teraz zrobić. Więcej opcji? Nie. A ty możesz, czy nie? Było takie coś, że... o kurczę. Nie wiem, czemu to teraz nie działa. Zazwyczaj to działa. Nie wiem czemu. Nie wiem, czemu teraz się to nie pokazuje. A może dlatego, że oni wstają. No okej. No i co? Było satysfakcjonujące? Wierna na zawsze. No dobra. I jak tam? Gorące pieszczoty. No a jest wyjątkowe połączenie. No. Co tam? Szczęście lubią tu chodzić parami. Jeśli ród zajdzie w ciążę, ma duże szanse na urodzenie bliźniaków. No okej, no okej. Okay, no okay. No, życzę jej jak najwięcej dzieci w tym domu. No dobra, kochani. Także ja myślę, że jak na pierwszy odcinek, to w sam raz wystarczy. Ty się, ród, możesz tutaj na przykład odświeżyć przy swojej toaletce. Nie wiem, co Jonathan tutaj poszedł robić. Dlaczego ty po wszystkim myjesz ręce? Ja rozumiem, że jesteś schludny facet, ale bez przesady. No dobra, moi kochani. Ja myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, w tym pierwszym. Spośród wielu, mam nadzieję. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, że wam się ci bohaterowie podobają i koniecznie dawajcie mi znać, co sądzicie. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa.